Mamy daną macierz A, która jest macierzą N na K, czyli ma N wierszy i K kolumn. No i może kolejne kolumny oznaczymy przez A1, A2, aż do AK. I to wtedy te kolumny to są elementy Rn. Prawda? To są elementy z Rn. Wtedy macierz transponowana do A, no to co? To jest macierz, która ma tyle wierszy, ile A miała kolumn, czy to jest K na N? I jakie są jej wiersze? No i wiersze to są położone kolumny macierzy A, czyli A1 transponowane, A2 transponowane, aż do AK transponowane. Teraz, jak mam dowolną macierz, to ja zawsze mogę pomnożyć A transponowane przez A. Tak? No dlatego, że prawda, widzę, że tu mam po lewej stronie mam N kolumn, a tu mam N wierszy. Prawda? Więc te macierze mogę pomnożyć i dostaję macierz kwadratową, to jest macierz K na K. Czyli to jest kwadratowa macierz. Dobrze, i w tym filmie zobaczymy, jaki jest związek pomiędzy jądrem tej macierzy a jądrem macierzy A. No i też zobaczymy, że jeżeli jądro macierzy A jest 0, to ta macierz jest odwracalna. Czyli może dwie rzeczy wykażemy. Pierwsza rzecz to jest taka, że jądro A transponowane A, ja przypomnę za chwilę, co to jest jądro. Jądro A transponowane A jest równe jądru macierzy A. No po drugie, to już będzie dosyć prosty wniosek z tego i z innych rzeczy, które już wiemy o macierzach, mianowicie, że jeżeli to jądro A jest 0, czyli składa się tylko z wektora zerowego, no to wtedy, a nawet to jest wtedy i tylko wtedy, macierz A transponowany A jest odwracalny. O, takie dwie rzeczy pokażemy. Zacznijmy od przypomnienia, co to jest jądro macierzy A. No więc to są te wektory, które po pomnożeniu przez A dają 0, tak? Czyli to są te wektory x, które należą do RK, tak jak tutaj, prawda? A działa na wektory z RK, no takie, że AX jest 0. No i to 0 oczywiście jest w Rn, tak? To jest jądro i trzeba... Może warto przypomnieć, że to jest zawsze podprzestrzeń. Teraz, jeżeli A traktujemy jako układ N równań na K niewiadomych, to jest po prostu zbiór rozwiązań takiego jednorodnego układu równań, którego macierzą jest macierz A. Dobrze, teraz spróbujmy wykazać tę równość. Łatwo jest wykazać, że jedna z tych przestrzeni zawiera się w drugiej, mianowicie, że jądro A zawiera się w jądrze tego A transponowane A. No dlaczego? Czyli powiedzmy, że mamy X, który należy do jądra A. No to znaczy AX jest 0. AX jest 0. No i tu mamy, czyli warto sobie uświadomić, że tutaj to obie strony należą do Rn. Tak? Teraz, jak mam wektor w Rn, ja mogę pomnożyć przez A transponowane, tak? Czyli A transponowane AX, no to jest A transponowane razy wektor zerowy, no i to jest oczywiście nadal 0. Tym razem jestem w RK, bo A transponowane, czyli to jest już 0 trochę w innej przestrzeni. Ale wiemy teraz, że mnożenie macierzy jest łączne. Czyli to jest to samo, co A transponowane A pomnożone przez wektor X. No i widzę, że to jest 0. No to znaczy, że X należy do jądra macierzy A transponowane A. Tak? Wtedy X należy do jądra. Tak? No bo z definicji tego, co to jest jądro macierzy. Tak? No dobrze, czyli co? Czyli jeżeli X należy do jądra macierzy A, to należy też do jądra macierzy A transponowane A. Czyli mamy zawieranie. Czyli ta podprzestrzeń a priori jest zawarta. Znaczy, może być trochę mniejsza, ale na pewno jest zawarta. Czyli
jądro A jest zawarte w jądrze A transponowane. Teraz spróbujmy w drugą stronę pokazać, czyli co? Czyli chcemy, może weźmy jakiś wektor Y, nazwijmy go, który należy do jądra A transponowane A. No to znaczy, że A transponowane A na Y jest 0. Dobrze, Y należy gdzie? Do RK. Tak, i A transponowane A jest macierzą kwadratową, czyli to też mamy 0 w RK. Taki wektor zerowy w RK. Teraz tak, ja mogę pomnożyć znowuż przez taki wektor Y transponowany, czyli Y to jest wektor, czyli Y traktuję jako taki macierz, prawda, o co, K wierszach i jednej kolumnie, no to Y transponowane to będzie taka macierz, która położony Y. To ja mogę teraz tę równość macierzy pomnożyć przez Y transponowane, czyli wtedy mam Y transponowane, A transponowane, A Y to jest to samo co Y transponowane razy 0, no ale to jest 0. Tak? I co? I to już jest 0, to jest macierz 1 na 1, czyli to jest liczba 0. A co to jest tutaj? No znowuż korzystając z łączności, ja mogę trochę inaczej te nawiasy rozstawić, mianowicie to jest Y transponowane, A transponowane, tu mogę postawić nawias, razy AY. Ale teraz wiemy, że transpozycja macierzy to jest, transpozycja iloczynu to zamienia nam kolejność, czyli to, co jest tutaj, to jest AY transponowane. Czyli to jest AY transponowane razy AY. I wiemy, że to jest 0. Ale co to jest, prawda? Czyli co to jest, jak mnożę, jak biorę jakiś wektor i wykonuję, kładę go, prawda? I mnożę tak macierzowo. Tak? To nie jest nic innego jak iloczyn skalarny tego wektora przez siebie. Tak? Czyli to, co tutaj jest, to jest AY skalarnie przez AY. I wiemy, że to jest 0. No dobrze, a teraz z własności iloczynu skalarnego, czy też prawda, po prostu z wzoru na to, bo to jest suma kwadratów współrzędnych tego wektora AY. Jeżeli to jest 0, to wszystkie współrzędne muszą być 0, czyli to jest możliwe tylko wtedy, kiedy AY jest 0. No ale co to znaczy AY jest 0? No to znaczy, że Y należy do jądra macierzy A. Tak, czyli zaczęliśmy od jądra macierzy, od założenia, że Y należy do jądra macierzy A transponowane A, no i korzystając z znanych praw mnożenia macierzy i własności iloczynu skalarnego, doszliśmy do tego, że Y musi należeć do jądra macierzy A. Czyli w ten sposób wykazaliśmy, że jądro A transponowane A zawiera się w jądrze macierzy A. No ale skoro mieliśmy zawieranie w drugą stronę przed chwilą, prawda, tutaj, no to te podprzestrzenie muszą być równe. Wobec tego mamy udowodniony pierwszy fakt, że jądro macierzy A transponowane A i jądro macierzy A to są te same podprzestrzenie. Dobrze, teraz punkt drugi, że jądro macierzy A jest 0. Składa się wyłącznie z wektora zerowego, no ale wiemy już, że to jest to samo, co jądro macierzy A transponowane A. Może jeszcze przypomnę, co to znaczy, że dla macierzy kwadratowej, prawda? To znaczy, że czyli ten wektor AX, jedynym rozwiązaniem takiego równania, jeżeli AX jest 0, to jest tylko wtedy, kiedy X jest 0. To oznacza, że jądro macierzy A jest 0. Ale wiemy, że to, ten wektor tutaj, to jest co? To jest kombinacja liniowa kolumn macierzy A, czyli X1, A1. Prawda? Przypomnę, kolumny macierzy A oznaczałem przez A1, A2 aż do AK. Czyli A1, X1 plus X2, A2 plus XK, AK. To jest 0.
wtedy i tylko wtedy, gdy no, x równe 0, czyli x1 równe 0, równe x2, równe... Czyli wszystkie współczynniki muszą być 0. No to wektory o tej własności nazywamy liniowo niezależnymi, prawda? Wektory liniowo niezależne to są takie, że taka równość jest możliwa tylko wtedy, kiedy wszystkie współczynniki są 0. Czyli inaczej mówiąc, jądro macierzy A jest 0, czyli ker A jest 0, to jest to samo, co powiedzieć, że kolumny macierzy A są liniowo niezależne. Kolumny macierzy A są liniowo niezależne. Albo inaczej, prawda, że rząd macierzy jest równy K, jeżeli ta macierz ma K kolumn, rząd A jest K. Dobrze. No to teraz tak, teraz już wiemy, że skoro jądro tej macierzy jest równa jądru macierzy A transponowane A, no to wiemy, że to jest macierz kwadratowa, czyli jeżeli jądro A jest 0, to już wiemy, że to jest to samo, co powiedzieć, że jądro A transponowane A jest 0, czyli że kolumny macierzy A transponowane A są liniowo niezależne. No ale to jest macierz kwadratowa, tak? Macierz kwadratowa, która ma liniowo niezależne kolumny, to znaczy, że jej rząd jest maksymalny, czyli rząd jest K. Ale co to jest rząd? Czyli to jest wymiar podprzestrzeni rozpiętej na kolumnach. Wobec tego, skoro rząd tej macierzy jest K, to znaczy, że podprzestrzeń rozpięta na kolumnach to jest całe RK. No tak, ale to znaczy, że nasze macierz, no mnożenie przez macierz jest to odwzorowaniem, które jest na, prawda? Jest surjekcją, czyli A transponowane A, czyli takie mnożenie wektora to jest z RK i to też jest z RK, to jest surjekcja. Tak, każdy, no jak mam k liniowo niezależnych wektorów w RK, to jest baza, czyli każdy wektor mogę przedstawić jako ich kombinację liniową. No ale wiemy, a tutaj z drugiej strony jądro i jądro A jest 0, no to znaczy, że to jest iniekcja, prawda? No to znaczy, że to jest surjekcja i iniekcja, czyli to jest odwzorowanie odwracalne. Czyli jeżeli jądro macierzy A jest 0, to A transponowane A jest odwracalne. Czyli wykazaliśmy w jedną stronę, a w drugą, no jeżeli macierz jest odwracalna, to jej jądro musi być 0, prawda? No dlatego, że inaczej, no dwa wektory by, jeżeli jądro byłoby niezerowe, no to pewne dwa wektory byłyby przeprowadzane na wektor zerowy, no a to znaczy, że to odwzorowanie nie byłoby różnowartościowe, no i wiemy, że odwzorowania w ogóle niekoniecznie liniowe, tylko każde, żeby było odwracalne, przede wszystkim musi być różnowartościowe. Czyli jeżeli to jest odwracalne, to jądro musi być 0, jądro A transponowane A, ale z pierwszego wiemy, że wtedy również jądro A musi być 0. Czyli w drugą stronę to jest bezpośredni wniosek z pierwszego, no i z ogólnych własności tego, co to znaczy macierz odwracalny. No dobrze, czyli w ten sposób zakończyliśmy dowód drugiego i mamy takie dwa fakty. Czyli jak mam dowolną macierz A, która ma liniowo niezależne kolumny, to ja mogę wyprodukować z niej macierz odwracalną, mianowicie taka macierz A transponowane A jest zawsze odwracalna.